czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, siema, Sławas. Słuchajcie, siema, siema. Sławas siema. Przyjechał z twoim sprzętem. I to z niespodzianką jeszcze, nie? Słuchajcie, jak wiecie, że zbieramy nakłada dla Roberta, jest zbiórka na Facebooku. Na razie mamy niewiele, bo 440 zł. Potrzebujemy 1200, nie tak jak jest w celu, bo już znaleźliśmy kłada. To jest przysłowie grosz do grosza, nie? Do przygody, tak. Grosz do grosza. Sława. Zbiera się kopa. Z podkładką. Czyli papierkowej. I kurwa masz kilo pieniędzy. O ja cię, naprawdę to jest kilo. Wiecie jak to waży? Szok normalnie. Dwa kilo jak nic podejrzewam. Idziemy ważyć. Ile to może tu być kasy? Nie wiem. I mamy kolejną cegiełkę dla Roberta nakłada. Wrój mu. Sławas to jest słowny chłopak. Powiedział, że da, to da. Czyli mamy już, jak to wszystko przeliczymy, to mamy chyba z 500. Jeszcze 700. Czyli może miesiąc i kład u Roberta wleci. No gdzie radocha dopiero, nie? Dobrze. Robert ma już kas, widziałeś, nie? Nie. Bluzę, kamerę. To jest najlepsze. No. No. Nie no, muszę... będziesz jak czym pakować. Będę miał czym pakować normalnie. Trzymaj ta się. Nara. Ciao. Złap to. No. To zerwasz, nie? No. Otwórz. O! Dycha. Chodź! Tomek! Sławas przywiózł zupkę dla Roberta. Kto będzie liczył? Trzymaj. Ja? Odkręcisz? Odkręć, Tomek. No. O! To Tomek, papiery też są. Podejmujesz się liczenia? A mogę ja? No, możesz ty. To trzeba wysypać. Podejmuje się. Kładzie się w rzeczy. Kuba się podejmuje liczenia. Koło załóżona. Daj! Tutaj, no. Co? Dobra, to zostawiamy cię tutaj samego. Tata będzie koło ogarniał i olej, tak? Koło założone. Koło założone? 50. To licz. Zbieraj, licz. Potem ci pomożemy, dobra? No. Zapisujesz nawet. 60. O, już 60 zł naliczyłeś? No, bo to jest 50, to jest 60. To ładnie układaj je może. 50 do 50, potem zwiniemy, jak już masz odliczone, tak? Dobra. Się no licz, ładnie, dobrze. Tylko żeby ta się mi nie zgubiła. No nie zgubi ci się, no takie nie. Wielkie. Nie, gdzie? Tu to ponad 100 będzie. No dobrze. Kuba, nie ma czasu. Dzisiaj to trzeba zamienić w sklepie, okej? Okay? Dzisiaj? No dzisiaj. A rozmiar opon spisałeś? Tak. I co? Kto miał rację? Ty. Jak nigdy. No. No to jednak był brudny. No to brudny. O, bo od razu mi się nie... Patrz. Majsterchef. Majsterchef. A to wina wiatru. A kto ci kazał tu olej wymieniać? Ja mówiłem na dwór, żeby się rozgrzał. Co, jak dajesz radę sobie? No, tylko się by jeszcze ktoś przydał, żeby wiesz. Wyszukiwał te pieniądze. Kuba, a jak ci z wyliczeń wyszło? 158 zł. No to nieźle. A my teraz banderolki robimy? Ja nie robię, bo nie umiem. No ale... My umiemy. Bo to trudne jest. No trudne. Robił ktoś banderolki kiedyś?
do pieniążka. O! To jesteś lepsza. Dwie złotówy. Ile uzbieraliśmy siana z tej skarbony Sławasa? Ze słoika? No. Co ty robisz? No a przez kogo? 105 dych było w papierze. No. A widziałem, było dużo pięćdziesiątek. 143. Klaudia mówiła... 75. Bo ja mam to... A to 79, bo w groszach. Klaudia obstawiała na 200. Kuba, ile było? 100... Czekaj. 158 zł. Super, luks, nie? 34. Kurde, blisko byłem. No to 158 zł wlatuje nakłada do Roberta. Także dzięki, Sławas. Dzięki, Kuba, za robotę. Za przeliczenie tego wszystkiego. Dzięki, Black, za robotę. Bo to przez ciebie. Ale przynajmniej wiesz, jak się wymienia olej w szczyni biegów. No ale przecież, ale trzeba było wymienić w szczyni biegów. No przecież był taki, no fajno, jaki brudny był, nie? To jest olej w szczyni biegów. No właśnie. Co ty robisz? A nie było większego pojemniczka? Konsualna bestia odpalona. Po wymianie oleju, nie? Po wymianie. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz enduro.